Postaram się to zrobić, przebijając kilka baloników i wyciągając ten przysłowiowy kijek z tyłka. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na 7 faktów z życia wydawcy internetowego, o których ja często słyszę prywatnie, ale jakoś już nieczęsto ludzie mają odwagę mówić o nich oficjalnie. I pierwszy... Właśnie, klika się. Pierwszy z nich jest jeden z moich ulubionych, ale nie ulubiony, bo ulubiony jest czwarty i powiedzmy sobie to szczerze. Walka wydawców o to, kto jest największy, doprowadziła do farsy. Farsy, której żaden z wydawców, który chce być poważnie traktowany na rynku, nie może zignorować. I farsą nie jest sam fakt, że my się ścigamy, bo to jest spoko. Nas napędza do robienia coraz to fajniejszych rzeczy, bardziej jakościowych materiałów, ale farsą jest sposób, w jaki to komunikujemy. I w efekcie raz w miesiącu mamy do czynienia z Festiwalem Kreatywnej Księgowości w momencie, gdy jest publikowany panel Genius PBI lub jakikolwiek ranking, który może porównać wydawców. I to jest niesamowite, jak można dać 4-5 różnym podmiotom dosłownie to samo badanie, które nie różni się nawet przecinkiem, a każdemu z nich wyjdzie, że to oni są akurat najlepsi. Bo jeśli nie jesteś największy ogólnie, to możesz powiedzieć, że masz największą stronę główną. Nie masz największej strony głównej, luzik, zawsze możesz przekonać, że na przykład masz największą kategorię, największy ruch mobilny, a jeśli nie jesteś najlepszy w żadnym z tych, to nic straconego. Zawsze można zrobić sobie na przykład profil swojego premium czytelnika i przekonać innych, że twój czytelnik jest najbardziej premium, jak ci udowodnią, że nie jest. No i gdy ja na to patrzyłem tak, to doszedłem do wniosku, że nasza branża ma sporo wspólnego z Igrzyskami Olimpijskimi. Wbrew pozorom wcale nie chodzi o rywalizację, ale o sposób liczenia, bo parę lat temu była taka spora awantura o to, kto jest lepszy. Czy ci, którzy mają więcej złotych medali, czy ci, którzy złotych medali mają mniej, ale może więcej ogólnie, srebrnych i brązowych. No i zależnie od tego, kogo pytaliście, Chińczyków czy Amerykanów, to oni odpowiadali po swojemu, byli wtedy tymi gigantami. No i jak to się ma od naszego świata? No tak, że na największym portalu branżowym widzimy coś takiego. To jest screen, który mogliście widzieć już na jednej z poprzednich prezentacji, ale pokazuję go trochę w innym kontekście. I ja do tej pory myślałem, że rozumiem, co znaczy lider, że to jest numer jeden, ale jak widać, jakby niekoniecznie, i żeby było śmieszniej. I na następnym slajdzie zobaczycie, jak wyglądała ta sama kampania chwilę później. Zwróćcie uwagę na czerwony i żółty banerek, teraz patrzcie, jak wyglądało to dzień później. Jakby te same dane, znów ktoś jest najlepszy, ale w absolutnie zupełnie innej kategorii. No i gdy przyszło do następnej kampanii, to mam wrażenie, że jakby ktoś w drużynie czerwonej doszedł do wniosku, że no, nie najlepiej to wygląda i następnym razem postanowiono się pozbyć jakichkolwiek wątpliwości, wykupić wszystko dookoła, zrobić na czerwono, jeszcze innej statystyce i przekonać, że jakby my jesteśmy najlepsi. I to nie jest tak, że robi to tylko Onet i WP, jakby robią to wszyscy, robi to na temat, jak sam klepałem te grafiki, które przekonywały, że jesteśmy najlepsi, bo nam akurat tak pasowało. To oczywiście była prawda, ale jest jakby w tym jakiś element farsy. No i my patrząc na to postanowiliśmy to lekko wyśmiać w postaci kolejnej kampanii, bo skoro są już dwie, to czemu nie wykupić trzeciej, aż dziennikowej i też przekonywać się, że jesteśmy najlepsi. Ale słuchajcie, to wszystko jest złe. To wszystko jest złe, dlatego że to jest walka o wzrost w statystyce jako taki, a nie o wzrost organiczny. Bo czy największa strona główna faktycznie jest największa, gdy tworzy się na jej sztuczny przeklik, zmuszając tego biednego czytelnika, który scrolluje po tym fejsie i w końcu klika w jakiś artykuł i wysyłamy go najpierw na stronę główną, a potem na artykuł? No nie do końca. To jest trochę tak, jakbym liczył, w ilu krajach na świecie byłem. No mogę wam powiedzieć, że w 100, ale prawda jest taka, że byłem w 50, a drugie 50 to jest przesiadka 2-3 godziny na terminalu, tam scrollowałem tego fejsa i nawet nie wyszedłem. I najlepsze, a może najgorsze w tym wszystkim jest to, że czytelnicy coraz bardziej mają to gdzieś. Oni oczywiście rozróżniają portale, mają jakieś sympatie, antypatie, niektóre są bardziej wiarygodne, niektóre mniej, ale w rzeczywistości, w której 50-70% ruchu pochodzi dzisiaj z social mediów i z SEO, dla czytelnika naprawdę drugorzędne ma znaczenie to, gdzie on czyta danego newsa. No bo czy na sali jest ktoś, kto wierzy, że wklepując w Google, nie wiem, wyniki wyborów albo jak wyrobić paszport, ktokolwiek szuka tylko artykułów na temat tylko wirtualnej Polski? No oczywiście, że nie. To jest brutalna gra, w której wygrywa ten wydawca, który dostarczy coś szybciej, już lepiej. I tragikomedią w tym wszystkim jest to, że gdy wydawcy starają się coraz bardziej, to czytelnicy coraz bardziej tych wydawców zaczynają mieć gdzieś. I co przerzuca nas fajnie do punktu drugiego. Kiedyś było takie modne powiedzenie content is a king i ono niestety już nie jest prawdą objawioną, nie jest jakby faktem. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, treści, które tworzą media cały czas są mega ważne, one są mega istotne, ale w międzyczasie pojawił się jakiś pierdyliard czynników, który także wpływa na to, czy dane medium jest popularne, czy dany tekst się poniesie, czy nie. I ja wiem, że dziś każdy wydawca chciałby robić coś innego i się wyróżniać, ale rzeczywistość jest taka, że dziś wydawcy robią wszyscy to samo i działa. O, i kilkaset lat temu rzucił taki gość, Nostradamus, on mniej lub bardziej skutecznie przewidywał przyszłość i prawdą jest to, że w takiego Nostradamusa medialnego, newsowego możemy bawić się dzisiaj my, bo tak jak tutaj siedzimy, to wszyscy wiemy, że w styczniu wszystkie media będą pisały o owsiaku i o wośpie, tylko inne akcenty będą rozkładały. W marcu wszyscy będą się napinali na tematy kobiece, bo jest moda na ten empowerment kobiecy, kto lepiej ogra temat kobiecy. W maju to będzie kwestia komunii, czyli ile dać do koperty, czemu kłada, czemu PlayStation i tak dalej. Wakacje to będzie temat zgrany od paru lat, czyli hejt na parawany, hejt na drożyznę, bo wiadomo, że lepiej pojechać do Chorwacji, gdzie będzie taniej i cieplej. No i oczywiście 500+, które jest odpowiedzialne za to całe zło świata. I grudzień, czyli standardzik,
czy warto strzelać w Sylwestra, czy nie warto strzelać w Sylwestra. I taki rok można by rozpisać na całe miesiące, na każdy miesiąc i w styczniu gwarantuję, że każdy wydawca jest w stanie to zrobić. Ale mówię o tym dlatego, żeby pokazać Wam, co się dzieje w newsroomach wydawców, gdy się zbliża jakieś takie wydarzenie. Wtedy wszyscy, jakby wszystkie najbardziej tęgie umysły newsroomu zbierają się w danym pokoju i kombinują, jak tu zrobić efekt wow. No i w ten sposób powstają mniej lub bardziej udane akcje specjalne, które klikają się naprawdę umiarkowanie. Znaczy inaczej, one się klikają całkiem nieźle, ale umiarkowanie w porównaniu do nakładu zasobu, czasów, pieniędzy i ludzi, które poświęcono, żeby je zrealizować. No i to doprowadziło do tego, że świętym gralem każdego newsroomu stało się pytanie, jak zrobić efekt wow nie tylko na czytelnikach, ale także i konkurencji, a może i głównie konkurencji, bo pamiętamy punkt pierwszy, chodzi o takie napinanie się, kto jest lepszy. I żeby zrobić ten efekt wow, trzeba, słuchajcie, zadać sobie pytanie, co robi różnicę. I odpowiedzią na to jest niestety to, że content już dzisiaj sam w sobie nie robi różnicy. I my zadaliśmy sobie to pytanie w zeszłym roku i z okazji stulecia odzyskania niepodległości wynajęliśmy jako na temat największy banner na Times Square i wyświetliliśmy na filmik o tym, że Polska jest fajna. Tylko tyle, aż tyle. Efekty przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Strzeliśmy się z fajną rzeczą, z fajną emocją w fajnym okresie i no, gdy okazało się, że to my za tym stoimy, to sporo znajomych pisało do mnie, no ile to kosztowało. No bo wiadomo, że akcje specjalne sporo kosztują. Minęło już 7 miesięcy i wydaje mi się, że mogę zdradzić, jaki był koszt całej akcji, ale chciałbym zrobić, słuchajcie, z pomocą Huberta, mam nadzieję, że się nie obrazi, i chciałbym Was spytać, jak myślicie, jaki był cały koszt akcji z Times Square, łącznie z prawami do zdjęć, do wizerunku, do filmów, z wynajęciem całego billboardu, przede wszystkim z przelotami ekipy i z hotelem. Kto jest za opcją A? Niech podniesie rękę. Dobra, 5 rąk. Kto jest za B147? Okay, kto za C306? I D98? Dobra, to DAB, powiedziałbym, że D wygrywa. I słuchajcie, prawda jest taka, że cała akcja kosztowała 32 tysiące złotych. Jakby to był śmieszny koszt, który nawet nie sądziłem, że będzie tak mały, ale to, co chcę przez to powiedzieć, to, że w dzisiejszych czasach, żeby zrobić tą różnicę, o której mówię, trzeba kombinować już dużo bardziej niż samym contentem, bo nawet najfajniejszy artykuł, nawet najbardziej jakościowy artykuł cały czas pozostanie tylko artykułem, który w tym morzu informacji zostanie niezauważony. I to jest taki trochę wyścig, nie już kto ma dłuższego, jak w pierwszym punkcie, tylko kto ma szerszego jeszcze, więc jakby w dwóch wyścigach jednocześnie biegniemy. I fajne jest to, że wydawcy to rozumieją, to nie jest tak, że tylko na temat jest super i tylko my to robimy, bo na pewno znacie akcję Agory sprzed paru miesięcy, o której wczoraj opowiadano. Oni wykupili prawa do twojego weekendu, porno magazynu. Postanowili go zamknąć, ale zanim go zamknęli, wydali ostatni taki bardzo prokobiecy numer. Wracamy do mojego tematu marcowego, czyli wszyscy się napinają na tematy prokobiece. To nie poszło aż tak wiralowo, jaki miał potencjał, ale gwarantuję, że w każdym newsroomie jakby było takie ugucie zazdrości i rozkminy, że dobrze to sobie wymyślili. Albo przykład mniejszej, ale mega wdzięcznej akcji, którą zrobiła Wirtualna Polska z okazji Trash Challenge, czyli tego wyzwania na sprzątanie świata. Oni znaleźli kawałek puszczy czy lasu, mega zaśmieconego, posprzątali to, nagrali filmik, napisali do tego fajny tekstik, wypuścili to, nominowali kilka kolejnych redakcji, żeby zrobili to samo i to poszło. Jakby to jest fajna rzecz, która pokazuje mechanizm, w jaki sposób dzisiaj wydawcy muszą kombinować, żeby wyróżnić się, bo jakby, tak jak mówię, najfajniejszy artykuł zniknie w tym tłumie treści. Sami widzicie, ile jest tego na fejsie, ale zostawmy to i przejdźmy do trzeciego punktu, bo byłem jakiś czas temu na urlopie ze znajomymi. Wyobraźcie sobie, gdy jest 7 dorosłych osób w 2 samochodach i trzeba zdecydować, kiedy zatrzymać się na siku, kiedy na jedzenie, kiedy na tankowanie, kiedy na coś innego, albo co robić wieczorem, czy jutro iść na plażę, czy wejść do restauracji, czy pozwiedzać, albo jeszcze inaczej. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do przedszkola i pytacie, hej dzieci, co chcecie porobić? No i wiadomo, że ile osób, tyle odpowiedzi, trochę tak jest z czytelnikami, którzy bardzo, ale to bardzo chętnie mówią nam, co by chcieli czytać. I ja zebrałem parę komentarzy spod naszych artykułów, spod Facebooka, tych bardziej cenzuralnych, którzy można publikować. I najbardziej lubię ten ostatni, największy, który się pojawi zaraz, bo to jest taki typowy schemat. Na świecie dzieje się tyle ważnych rzeczy, wstawcie sobie, jakie chcecie Państwo, a wy piszecie o takich głównie. No więc ja wtedy biorę magiczną różkę w postaci Google Analyticsa i mówię, sprawdzam. Bo z jednej strony mamy te jakościowe materiały. Gwarantuję Wam, że każdy wydawca, który chce być traktowany poważnie przez czytelników i konkurencję, tworzy te jakościowe materiały, a z drugiej strony mamy to, co się naprawdę klika, czyli Magda Gessler się przewróciła, Gosia Rozynek zrobiła fikołkę, a Krystyna Pawłowicz zaorała kogoś, albo najpewniej zaorała samą siebie. I to nie jest tak, że jakby to klika się tylko to. Ja pokazuję pewien trend i pewną tendencję i gdy patrzę tak na to, zastanawiam się, z kim tutaj coś jest nie tak. Czy z czytelnikami, którym wydaje się, że oni chcieliby czytać coś innego niż faktycznie czytają, czy z tymi złymi mediami, które nie dość, że nabijają te podwójne przekliki na stronę główną, to dodatkowo jeszcze ich ogłupiają. No i dochodzę do wniosku, że te krótkie teksty, które tak często są krytykowane, są łapówką, które każde medium chcące utrzymać się na balansie biznesu z jakością muszą płacić. Muszą płacić tymi krótkimi tekstami tą łapówkę za to, żeby móc poświęcić sobie trochę więcej czasu, pieniędzy, zasobów i ludzi na te bardziej jakościowe materiały, jakkolwiek to jakość rozumieć. I w ten sposób przechodzimy do czwartego punktu mojego ulubionego, bo chciałbym się troszeczkę rozprawić tutaj z mitem jakościowego dziennikarstwa, który cały czas tutaj
pokutuje w internecie i jakościowe dziennikarstwo to jest uznawane cały czas często, jedziemy, o, jako materiał na minimum 25 tysięcy znaków, którego jakby nikt nie przeczyta i musi on dotyczyć tematu na drugim końcu świata. To jest taki tradycyjnie rozumiany materiał jakościowy i wszyscy udają, no my chcemy to czytać, a my chcemy to pisać. No, prawda jest taka, że rzeczywiście to jest jakościowe dziennikarstwo, ale bardzo tradycyjnym tego słowa znaczeniu, a ja uważam, że powinniśmy tutaj mówić też o współczesnym jakościowym dziennikarstwie i dziś jakościowe dziennikarstwo jest zupełnie czymś innym i gwarantuję wam, że każdy wydawca, osoba pracująca z treścią potwierdzi, że to jest prawda, a jeśli nie, to powinien zastanowić się, czy jest na odpowiednim stanowisku, bo dziś jakościowe jest napisanie felietonu, który wyczuje emocje internautów, poniesie się w socialach i wygeneruje 200 tysięcy interakcji. Słuchajcie, nigdy wcześniej nie widziałem, że w polskim internecie pod tekstem było 200 tysięcy lajków. Dziś jakościowe jest, gdy dziennikarz przyjdzie i jeszcze przed czytelnikami przewidzi to, co oni będą wpisywali w Google i spełni tą jakby najbardziej podstawową funkcję dziennikarstwa, czyli informacyjną, odpowie im na ich pytanie. To jest tekst, który spozycjonował się u nas jako numer jeden, jakieś chore ilości plików wygenerował. I nie jest tak, że oczywiście robi to tylko na temat, to robią wszystkie jakby media mniej lub bardziej skutecznie. Ja podaję nasze przykłady, bo najzwyczajniej w świecie najbardziej je znam. Dziś jakościowe jest znalezienie historii pani Marii, której spłaciliśmy wszystkie długi wraz z naszymi czytelnikami zrobiliśmy jej operację oka całkowicie niekomercyjnie z jednym z naszych partnerów i dziś są też takie jakościowe materiały bardziej tradycyjnie rozumiane, jak ten, gdy wysłaliśmy na tydzień na granicę serbsko-chorwacką naszego człowieka, żeby żył z uchodźcami, następnie napisaliśmy materiał, który klikał się całkiem nieźle. Ale to, co chcę przez to powiedzieć, to, że w rzeczywistości, w której dziennie powstaje kilkadziesiąt, kilkaset, albo nawet grubych kilkaset artykułów, u największych pewnie jeszcze więcej, to te wszystkie najbardziej jakościowe treści, niezależnie jakie rozumieć, felieton, czy tekst o Wenezueli, czy czymkolwiek innym, są tylko przecinkiem. Przecinkiem w rzeczywistości, która cholernie pędzi i ona na nikogo nie poczeka. No, ja wiem, że każdy dziennikarz chciałby pisać wielkie korespondencje wojenne, wielkie reportaże, ale wierzę też, że każdy dziennikarz chciałby pisać artykuły, które najzwyczajniej w świecie się klikają, nie trafiają tylko do szuflady. Z jednej strony możemy obrazić się na ten świat, w którym żyjemy i usiąść z boku, powiedzieć, ja chcę pisać tylko misyjne artykuły jak Outridersi, a z drugiej strony możemy zaakceptować je i wykorzystać te zasady najlepiej, jak po prostu potrafimy dla swojej korzyści. I trzymając się tej metafory przecinków jako jakościowych tekstów, z przecinkami jest trochę tak, że gdy macie zdanie, w którym przecinki są poustawiane jakby jak najbardziej poprawnie, to nikt na te przecinki nie zwraca uwagi. Ale gwarantuję wam, że gdy usuniecie przecinki z jakby mega oczywistych miejsc albo postawicie je w mega dziwnych miejscach, to gwarantuję wam, że czytelnicy bardzo szybko zauważą, że coś jest nie tak i zwrócą na to uwagę. No chyba, że jest się serwisem pikio.pl, to tam jest jakby wszystko jedno, ale starczy. Chciałbym wam pokazać, co naprawdę robi ruch na realnym przykładzie naszego artykułu. To jest wykres... Wykres tego, jak klikał się artykuł opublikowany półtorej roku temu na temat, zwróćcie uwagę na skoki w górę i konsekwentny ruch codziennie. To jest artykuł, który nigdy nie trafił na stronę główną, nigdy nie trafił na Facebooka, po prostu poleciał gdzieś tam w świat. To jest tekst, który dotyczy pana, którego wszyscy znacie, naszego kochanego prezesa, ale nie dotyczy żadnej rzeczy politycznej. Mianowicie jeden z naszych dziennikarzy doszedł do wniosku, że Polaków mega ciekawi, ile prezes kochany ma wzrostu. I okazuje się, że od półtora roku dziennie jest setki czy tysiące Polaków, którzy sprawdzają, ile Jarosław Kaczyński ma wzrostu. Nie musicie googlać, on ma. No jazda. 1,68 m, ale to mnie pchnęło do tego, żeby popatrzeć, co naprawdę robi ruch i zaraz zobaczycie hasła, które realnie wpisują ludzie i trafiają do na temat lub do jakichkolwiek innych polskich portali. I to nie jest tak, że to było wpisane jednorazowo. To były rzeczy, które były wpisane setki, tysiące razy w skali każdego miesiąca i jakby ja nie wybrałem nawet skrajnych przykładów. Po prostu odpaliłem, wpisałem kilka z brzegu. Najbardziej lubię, słuchajcie, te dwa ostatnie, które też są prawdziwe, ale na nie wam nie odpowiem, musicie sobie sami pogooglać. I czytając te wpisy, ja dochodzę do wniosku, że trochę jesteśmy pokoleniem seksualnych, ekonomicznych frustratów, którzy tylko chcą wyjechać z kraju. Wiadomo, paszport, Brexit i te sprawy, ale nie może być tak, że wieszam tylko psy na czytelnikach, bo z jednej strony mamy czasy, w których wysyłamy ludzi w kosmos, robimy operację na otwartym sercu, nie wiem, komputery w kieszeniach i budujemy Burj Khalifa i całą resztę, a ktoś na świecie, a nawet nie na świecie, tylko gdzieś na jakimś biurku pewnie w Warszawie, w redakcji, uznaje, że to jest jakościowy materiał pod SEO. Nawet tego nie czytajcie, tego się nie da przeczytać, ale jestem pewien, że jeśli kiedykolwiek coś googlaliście, to znacie tego typu materiały. Tego absolutnie nie da się przeczytać, ale to jest tylko pierwszy akapit i tytuł. To jest przeładowane słowami kluczowymi. Słowo niedziela padło 13 razy, otwarte padło 8 razy, data padła 16 razy i to jest robienie idiotów z siebie, z czytelników i z Google'a i prędzej czy później to wybuchnie takiemu wydawcy w twarz. Ci z was, którzy kojarzą... Ci z was, którzy kojarzą tematy sportowe, na pewno... O, Jezus Maria. To musimy chwilkę przeładować się. A teraz musi pojechać.
Stany mieli te więcej? Super. No, prezes ma 1,68. O Jezu, ci wszyscy będą musieli potem przylecieć jeszcze. Jak? Już prawie. Znaczy to jest wszystko autentyczne. No i tak, to też. No dobra, Michał, i jeszcze raz, tylko raz. O. Dobra, jesteśmy. I nagle okazuje się, gdy zbliżasz jakieś wydarzenie sportowe lub gala, masa serwisów typu SK-Rock, czy jakieś totalnie związane ze sportem, interesują się sportem, tylko w taki bardzo specyficzny sposób. One tego biednego czytelnika, który jest napijany w butelkę na te dwa przekliki, oszukują, że w tym artykule znajdą streamlab, wiadomo, pirackie. No niestety w efekcie słowo KSW w pierwszym akapicie pada 10 razy, online 6 razy, streamlab 5 razy. I oczywiście w tym tekście nie ma streamu live, jest tylko odpowiedź biedaku, cebulaku, zapaść 5 dyszek i sobie wtedy obejrzysz to na stronie oryginalnej. I patrzę, te przykłady jest masa, ten jest, który już widzieliście, dość zabawny. I to mnie zaciekawiło, bo okazuje się, że Express Ilustrowany zrobił z tego zupełnie cynicznie całkiem niezłe źródło ruchu. Okazuje się, że tam co tydzień lub co kilka tygodni w niedzielę siedzi dziennikarz, który odpowiada na pytanie na to, czy McDonald's jest dzisiaj czynny. I z jednej strony, nawet słuchajcie, bym to docenił, jakby znalezienie tej niszy jest całkiem niezłym pomysłem, gdyby chociaż to zostało napisane w absolutnie normalny sposób, a nie w taki, że jedynie pozostaje pociąć się tępym nożem, ale starczy kontentu, bo znacie takie powiedzenie, jak zmiany są dobre, kto się nie rozwija, ten się cofa i tak dalej, i tak dalej. Jakby to wszystko jest prawda, ale prawdą jest także to, że żadna skrajność nie jest dobra, także ta innowacyjna. I ja na potrzeby prezentacji zebrałem tutaj ilość projektów, które my na temat w pewnym momencie mieliśmy otwarte. To były mniejsze lub większe rzeczy, które wymagały spotkania, przemyślenia, wysłania maili, jakichś zmian. I przede wszystkim były takie wyrzutem sumienia, który siedział gdzieś tam z tyłu głowy. I ci z was, którzy grali w Simsy kiedyś taką grę, na pewno przynajmniej raz w życiu Sima zabiliście. I zanim go zabiliście, to on miał takie wszystkie wskaźniki na czerwono, wykrzyki na głowę i tak. Kręcił, siadał i nie bardzo wiedział, co ze sobą zrobić. I jakby my doprowadziliśmy do tego, że takim simem troszeczkę byliśmy, dlatego chciałbym wam opowiedzieć o mnie i o Pauli, o naszej relacji. Paula jest cudowną osobą, my się przyjaźnimy, pracujemy razem, ale zawodowo Paula jest nie bez powodu jasno czarno-biały. Paula jest naszą dyrektorem spraw rozwoju sprzedaży i strategii. Paula jest całkowitym przeciwieństwem mnie. Paula jest wizjonerką, innowatorką, trochę jak widać po fryzurze, pływa w tych obłokach innowacji, jest otwarta na wszystkie partnershipy, chętnie korzysta ze zmian. Ja też jakby taki jestem, ale podchodzę do nich dużo bardziej ostrożnie. W sensie ja myślę raczej już wdrożeniem i egzekucją. No ale wiadomo, nie chciałem być tym smutnym trolem, który siedzi z boku, mówi żadnych zmian. Więc jakby zgadzaliśmy się na rzeczy, otwieraliśmy kolejne projekty, które doprowadziły do tego, co tam widzieliście. I to była prosta droga, żeby do tego skończyło się to w ten sposób. Więc Paula się frustrowała, że żeśmy szły do przodu. Ja się frustrowałem z tego samego powodu. Dorzucaliśmy kolejne projekty i jakby to nie miało prawa się udać. I to, co chcę przez to powiedzieć, to, że ani podejście Pauli, ani moje nie jest złe. One z punktu widzenia firmy, zwłaszcza firmy medialnej, kreatywnej, one są absolutnie komplementarne. Jakby nie można polegać tylko na jednym, bo albo się przerozwiniecie, albo się zasiedzicie w miejscu. Trzeba sobie wyciągnąć z nich średnią i zupełnie świadomie wybrać 2, 3, 4, 5 albo 20 projektów, jeśli pozwala wam na to wasze zasoby, a resztę zaparkować. Zaparkować nie znaczy odrzucić, tylko wrócić do niej w momencie, w którym będziecie w stanie naprawdę je wdrożyć. Bo innowacją nie jest sam fakt łapania 100 tysięcy srok za ogon, ale także jakby dowiezienia przynajmniej w minimalnym wymiarze tego, co chcecie wdrożyć. Więc w każdej firmie powinniście mieć taką Paulę, Michała, raczej osoby o tych jakby kompetencjach, czyli Martę, Kasię, Przemka, Zosię, Mateusza, Anię, Piotrka, Darę i tak dalej. Ale przechodząc do ostatniego punktu. Lubię to, bo on jest o tym, że nie wszystko jest tym, co się wydaje, że jest. Jedni widzą na tym zdjęciu koncert rockowy z tysiącem ludzi, wielką sceną i światłami, a inni widzą to, co na nim jest naprawdę, czyli kombajn na polu bawełny, który zaraz zacznie swoją robotę. I trochę o tym jest ten ostatni punkt, że... że trawa zawsze wydaje się bardziej zielona u konkurencji. Dobra, tam już nie będzie nic. Więc jeśli myślicie, że macie cięższy dzień, tydzień, okres, miesiąc, szef was wkurza, projekt się wysypał i pójdziecie do konkurencji, w której wydaje się, że wszystko jest tak świetnie, to o ile nie mówimy o skrajnościach typu mobbing, śmierdzący kolega i tak dalej, to jakby tam będzie tak samo. Tam też będą problemy w tym samym wymiarze lub w innym, ale też będą mniejsze lub większe irytacje. I przekonałem się o tym trochę na własnej skórze parę miesięcy temu, gdy Facebook po raz kolejny uciął zasięgi, bo ma wydawców naprawdę w dupie całkowicie. Google zmienił algorytm, więc ten ruch raz jeszcze spadł. Jakiś projekt się wysypał, a tymczasem u konkurencji, nie wiem czy to znacie, ale w mediach tak jest, u wydawców,
pasmo sukcesów. Na Facebooku wszyscy się oznaczają, komentują, lajkują, generalnie komunikacja, jakby, że jakiś sukces, jakiś rekord. I oczywiście my na temat też to robimy, ale gdy ja zacząłem jakby patrzeć trochę dalej, pogadałem ze znajomymi z tych firm i zdjęło się tą pierwszą warstwę lukru tego sukcesu, który oczywiście się wydarzył, no okazuje się, że każdy z tych sukcesów był okupiony irytacją, wkurzaniem, jakimiś fuck-upami, jakimś wkurzeniem na szefa, jakimś niedogadaniem się, stresem, presją itd., itd. Dlatego to, czego chciałbym Wam życzyć na sam koniec, a raczej z czym chciałbym Was zostawić, to żebyście w tych momentach irytacji w swojej pracy, a jeśli jakby ich nie macie, to super, gratuluję, ale w tych momentach wyzwań i bardziej jakby wymagających okresów pamiętali o tych rzeczach, które robią różnicę i sprawiają, że macie radochę z tego, co robicie, a jeśli takich rzeczy nie macie, to żebyście następnym razem zadali sobie pytanie, co robi różnicę w Waszej pracy i wtedy gwarantuję, że będziecie uśmiechnięci bardziej niż ci Państwo ze stoka. Wszystko, dziękuję.